prosto z szatni Daniel Łukasik. Właśnie święta, żeby były białe. To jest najlepiej, bo jak nie są białe, to jest dziwnie, a byłem młodszy, to i igla lepiłem. Zawsze zima na Mazurach jest bardziej sroga niż gdzieś tu w centralnej Polsce. Bo chyba to jest ważne, żeby prezent był od serca, a nie tam wydane nie wiadomo jakie pieniądze na ten prezent. Co bym chciał dostać od świętego Mikołaja? Zdrowie na długo, długo, długo. Nie, jakoś mi nie zależy mi na prezentach. Żeby wszyscy byli uśmiechnięci. Rózgi kiedyś dostałem, ale to dla jaj. Po 5 minutach przyszedł Mikołaj z prezentem. Kolegi Warszawa? Siebie. Bo chyba zostałem delikatnie trochę zapomniany. Będę musiał się przypomnieć niedługo na boisku. Idzie się do kościoła, jest pasterka, po pasterce wiadomo pierwszy dzień świąt, bo już drugi to przeważnie jeździ się po gościach i tak ten czas mija. Często ojciec szedł i przynosił tą choinkę, ale tak naprawdę było dzień, dwa może przed Wigilią, bo widzę, że już w Warszawie od jakiegoś czasu są stoiska z choinkami. Wtedy ta choinka jest ubierana, jest młodsza siostra, która zawsze pierwsza do tego i... Wiadomo, tam wyżej to naniesienie do czubka, ale każdy tam coś od siebie powiesi. Są cukierki, których w Wigilię już praktycznie nie ma, bo są wyjedzone. Ważne jest 12 potraw, są też łóżka. Rozmawiam teraz z braćmi, to też mówię, że już się nie mogę doczekać, bo tak naprawdę tej potrawy się nie je na co dzień, a czeka się na święta i to o wiele lepiej smakuje. Akurat kolęd to w domu nie śpiewałem. Czasami tam babcia coś zarzuci, ale to jak babcia, a ja nigdy nie czułem się dobrze śpiewając i nie robię tego. Sylwester? A różne były, wiesz? Do 12 trzeba wytrzymać, nie? Wśród swoich to mogę i być na środku. Jak jestem w nieznanym towarzystwie, to wolę sobie poobserwować. Dobra, jednym mistrz może być. Jednym mistrz. Wesołych świąt dla wszystkich kibiców Legii Warszawa. Tych, co są z nimi z nami na dobre i na złe i tych do nas się dołączą i będą razem z nami. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.